Hej, hej dziewczyny, witajcie w kolejnym teście podkładu. Dzisiaj jeszcze test podkładu wysokopółkowego, czyli Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Foundation Oil Free SPF 30. Dla tych z Was, które czekają na coś tańszego, to przypominam, że ostatnio było na przykład Eveline, był Catrice, był Wet n Wild i będzie Glam Shop. Kupiłam właśnie próbki podkładu Glam Shopu, nie kupowałam całego podkładu, tylko Hania miała też próbki podkładu, więc zdecydowałam się po prostu kupić kilka próbek. Więc tak, test podkładu Glam Shopu niedługo będzie, próbki jeszcze do mnie nie dotarły, więc jeszcze ich nie mam w swoich rękach. Muszę chwilę na nie poczekać, bo chyba akurat zamówienia z podkładem będą wysyłane jakoś tam później, czy coś takiego. W każdym razie, dla tych z Was, które się zastanawiały, to tak, będzie test podkładu Glam Shopu. Natomiast dzisiaj skupimy się na kolejnym wysokopółkowym podkładzie, czyli Shiseido, właśnie ten Synchro Skin Self Refreshing. On obecnie, jak to nagrywam, nadal jest w promocji, przeceniony z 225 na 157 zł. Ja go mam w najjaśniejszym kolorze 110 Alabaster, natomiast czy on będzie w promocji, jak wy widzicie ten film, no to tego niestety nie wiem, no bo kilka dni musi zająć, tak, znaczy nie musi, ale akurat tak planuję, że kilka dni minie, zanim wy zobaczycie ten film, natomiast ogólnie ten podkład można dostać nie tylko na Sephorze, ale widziałam go chyba też i na Notino i widziałam go chyba też w Douglasie, tak więc jest szansa, że gdzieś tam w tych promocjach będzie. Poza tym będą, myślę, że promocje jeszcze po świętach, przy okazji nowego roku i tak dalej, więc jeżeli by się okazało, że na przykład ten podkład Was zaciekawi, no to myślę, że będzie szansa, żeby go kupić. I cóż też mamy takiego napisanego, że jest to długotrwały, płynny podkład, który dzięki wyjątkowej technologii synchronizuje się ze skórą i samo odświeża, zapewniając wyjątkową trwałość oraz krycie. Nawilża, kontroluje wydzielanie sebum, jest odporny na wilgoć, pot oraz wodę, nie zbiera się w załamaniach, chroni przed zanieczyszczeniami oraz alergenami, zawiera filtr 30 i dostępny jest w 16 kolorach. To, że on zawiera filtr 30, powiem Wam, że moim zdaniem nie ma kompletnie znaczenia, dlatego że nie jesteśmy w stanie nałożyć go aż tak dużo na twarz, żeby faktycznie ten filtr w ogóle zadziałał. Więc ja bym się raczej skupiała na filtrach, które mamy normalnie, na przykład w kremach, które nakładamy w ramach naszej pielęgnacji. Jeśli chodzi o opinie, to on ma 11 opinii i już przechodzimy do tego, co piszą klienci. Jedna gwiazdka. Produkt nie spełnia żadnych oczekiwań, nie jest wart swojej ceny. Po nałożeniu na twarz, podkład nie jest wart swojej ceny po nałożeniu na twarz. Nie jest to podkład zastygający, po dotknięciu palcem zostawia ślady, po 2 godzinach od nałożenia podkreśla niedoskonałości, waży się na skórze. Jakość zbliżona do Revlon Colorstay, chociaż ten ostatni jest zdecydowanie lepszy. No jeżeli jest zbliżona do Revlon Colorstay, a u mnie Revlon Colorstay sprawdza się dobrze, no to ten w teorii powinien dobrze się sprawdzać, ale ponieważ ja już wiem, jak on się sprawdza, no to na razie nic nie będę mówić. Obecnie używam podkładu Urban Decay, jest to najlepszy podkład, jaki miałam. U mnie z kolei Urban Decay szału nie robił, Shiseido zdecydowanie odradzam. Okej, okay. Niestety tylko piękne obietnice. Skusiły mnie obietnice producenta. Przede wszystkim wchodzi w pory, wyświeca się szybko, gdzie to odświeżanie. Ściera się z twarzy, próbowałam nakładać na różne bazy, bez baz, różnymi technikami, nic z tego, to tak jak ja. Niestety wracam do mojego niezawodniego Tint Idol, którego nic jak dotąd nie przebiło. No u mnie Tint Idol akurat, mam go tutaj, bo niedawno go używałam. Tint Idol u mnie nie jest może jakimś niepobitym, wiecie, fantastycznym podkładem, ale jest podkładem ok. Czy jest jakaś jeszcze niska opinia? 2 gwiazdki, niestety do niczego, mam cerę mieszaną, zadbaną, o ten podkład uwidacznia wszystko, czego gołym okiem nie widać. Włazi w pory, waży się po godzinie, daje uczucie tapety na twarzy. W ogóle nie wtapia się w skórę. Nakładałam go na wszystkie możliwe sposoby i za każdym razem wściekałam się, że kupiłam całe opakowanie. O autokorekcie nie ma mowy, to czysty marketing. Satynowe wykończenie po raz kolejny totalnie się u mnie nie sprawdziło. Nie widzę zalet, wad za to mnóstwo. Również jedna gwiazdka, nie dla mnie szkoda pieniędzy, na YouTube podkład przedstawiany jest jako mistrzostwo świata. Na szczęście udało mi się dorwać próbkę, pani nie oszczędzała, wystarczyło mi na kilka aplikacji, różne primery i bez nich, z pudrem i bez, po godzinie waży się, wyświeca, zbiera w załamaniach, nie polecam. Czyli ogólnie widać, że te osoby, które za bardzo go, które go zjechały, no to mają mniej więcej podobne odczucia, czyli wyświeca się, wchodzi w pory, waży i niezbyt ładnie wygląda. Ale mamy też sporo 5-gwiazdkowych opinii. Ideał, doskonały podkład, w końcu znalazłam mój numer 1, pięknie wygląda na skórze.
najlepszy podkład dla tłustej cery. Wykończenie i trwałość tak bardzo mi się podobają, że kupiłam dwa odcienie, żeby zawsze mieć ten podkład pod ręką. Doskonale się utrzymuje na tłustej cerze, mimo że nie jest to podkład matujący. Proszę. Świetny podkład, ładnie stapia się ze skórą, fakt nie należy do lekkich, dlatego jest to mój numer jeden na większe wyjścia. W moim przypadku najładnie wygląda po kilku godzinach na twarzy. Perfekcyjny, uwielbiam ten podkład do stworzenia idealnego makijażu, nie zapycha porów, nie uwidacznia ich, skóra wygląda jak po obróbce Photoshopem, idealna, zdrowa, wygładzona, jednak na co dzień poprzednia wersja Synchro Skin była dla mnie lepsza, chociaż mniej kryjąca, tutaj krycie jest mocniejsze. No jak będziecie mogły zobaczyć na we fragmencie, w którym nakładam podkład, zobaczycie ile tego podkładu w ogóle potrzeba, żeby uzyskać wyrównany kolor cery. Myślę, że to też jest bardzo istotne, szczególnie, że podkład jest bardzo drogi, bo w regularnej cenie, tak jak Wam mówiłam, kosztuje 225 zł. Co prawda teraz można go kupić z rabatem 30%, miejmy nadzieję, że on nadal będzie jeszcze przeceniony. Ale tak, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o początek tego podkładu. Aha, może Wam jeszcze powiem o opakowaniu, bo wydaje mi się, że opakowanie jest naprawdę bardzo fajne, bo tutaj mamy takie opakowanie, gdzie przekręcamy górę i albo mamy, okej, to jest to zamknięte, czyli widzicie, nic nam nie wychodzi, albo przekręcamy i dopiero wtedy można nacisnąć, więc przy założeniu, że raczej nam się to w kosmetyczce nie przekręci, jest szansa, że właśnie nic nam się tutaj nie stanie i podkład się nie wyleje. Przy okazji też dzisiaj będziemy używać korektora tego Synchro Skin, bo ja również go kupiłam. Natomiast o nim za wiele nie chcę mówić, dlatego że, wiecie, moja skóra pod oczami bywa bardzo różna i nie chcę oceniać korektora na podstawie tego właśnie, jak on wygląda na mojej skórze. Natomiast korektor, ja go kupiłam też, on był przeceniony, chyba na 90 zł. On obecnie niestety kosztuje 159, czyli już nie jest przeceniony. Mam go na pewno w najjaśniejszym kolorze. Zaraz zobaczę, czy mi się uda przeczytać. Tutaj jest 101 Fair. I mamy tutaj napisane, że jest to lekki, długotrwały, kremowy korektor, który zapewnia stopniowalne krycie dla naturalnego wykończenia w poręcznym formacie sztyftu. Czy to trzeba było dodawać, czy to jest poręczny format sztyftu? Nie wiem. Idealnie nadaje się do szybkich poprawek w ciągu dnia, może być stosowane na całej twarzy, również w okolicy oczu. Tak jakbyśmy nigdy nie stosowały korektora do okolic oczu. Chyba że on miał być, nie wiem, jakiś kamuflujący taki, wiecie, że pod oczy raczej nie, ale byłoby to dziwne. Dostępny jest w 10 kolorach, jest tylko jedna opinia, 4 gwiazdki, posiada mocne krycie, ale pod oczy jest zbyt gęsty i suchy. Tworzy się skorupka pomimo nawilżenia pod korektorem. No, u mnie będziecie mogły zobaczyć też na zbliżeniach, czy ta skorupka się tworzy, czy nie. Natomiast powiem Wam tak, mówiłam, ja nie będę oceniać tego korektora, dlatego że akurat dzisiaj z moimi oczami nic się nie dzieje i uważam, że jest wszystko w porządku. Nic mnie nie swędzi, nie ma żadnego opieczenia, nie ma zaczerwienianej skóry, nie ma żadnych suchych placków ani nic z tych rzeczy. Ale z drugiej strony wolę po prostu nie oceniać korektora, ponieważ nie ufam mojej skórze pod oczami, co tu dużo mówić. Dobra, to mi się wydaje, że tyle tytułem wstępu, bo wstęp był bardzo, bardzo długi. Zapraszam Was na Swatche, żebyście mogły zobaczyć porównanie tego podkładu właśnie z innymi jasnymi podkładami wysokopółkowymi, m.in. właśnie Lancome, czy m.in. Smashbox, czy też inne podkłady jasne, które posiadam w swojej kolekcji. I potem do nakładania zobaczycie właśnie, jak się ten podkład nakłada, ile go potrzeba, jak wygląda krycie, jak wygląda nieprzepudrowane i w ogóle, wiecie, całe to wszystko dookoła. Tak więc zapraszam Was w takim razie na Swatche, a potem do nakładania. Czas na Swatche i tutaj mamy Shiseido Synchro Skin w kolorze 110 Alabaster, następnie Smashbox Studio Skin w kolorze 03, Too Faced Born This Way Matte w kolorze Cloud, Lancome TNT Doll Ultra Wear w kolorze 006, Fenty Beauty Hydrating Foundation w kolorze 100 oraz Becca Skin Love w kolorze Porcelain. No to dzień dobry, godzina 8:40. Witam wszystkich, ja się jeszcze budzę, mam mokre włosy, bo mam świeżo umyte, jestem jeszcze w piżamie, bo mi się nie chciało przebierać, tak więc, ale Wy już na szczęście widziałyście mnie w zrobionej wersji, więc nie ma dramatu, że Was tu straszę o poranku. Dobra, nakładamy podkład, ma taką fajną buteleczkę, bo tu się, tak wiecie, odkręca i wtedy, poczekajcie, o, tak jest zamknięte, i wtedy nic nam się nie wylewa, potem przekręcamy i możemy wycisnąć i słuchajcie, taka jedna pompka, o tyle, wystarcza na pokrycie całej twarzy. I ja sama na początku nie bardzo w to wierzyłam i za każdym razem, praktycznie za każdym razem, mimo wszystko, wiecie, wyciskiwałam, wypompowywałam dwie pompki, ale zobaczcie, że ja tutaj wzięłam taki jeden mały
sobie jedno małe zamoczenie i już pomimo mojej dużej twarzy, to już mam sporą część właśnie wyrównaną i zakrytą. No, włosy. Okej, teraz drugi policzek. Znając życie teraz, ponieważ chcę tak, wiecie, ładnie wyrównać skórę i wszystko równiutko nałożyć, to pewnie mi ta jedna pompka nie wystarczy i pewnie będę musiała troszeczkę sobie dołożyć. Ale ogólnie przy takim codziennym używaniu, tak jak używałam tego podkładu, no to zdecydowanie widziałam, że ta jedna pompka była wystarczająca. Chociaż wiecie co? Może by mi jej wystarczyło? No nie, jednak na czoło muszę chociaż dosłownie odrobinkę, pół pompki jednak wycisnąć. Przy okazji też od razu nałożę sobie korektor, to też jest Shiseido i to też jest z tej serii Synchro Skin, bo tu mamy ten czerwony, wiecie, paseczek. Ciekawy ma aplikator, zupełnie inny niż normalnie zwykłe korektory. Natomiast ja i tak aplikator po prostu ocieram o wierzch dłoni. Dużo akurat korektora na tym aplikatorze się nie gromadzi, więc to jest ta różnica na przykład pomiędzy takimi standardowymi korektorami, na przykład drogeryjnymi moim zdaniem, kiedy tam tego korektora gromadzi się bardzo dużo na aplikatorze. Tutaj jest go naprawdę po prostu odrobina i dobrze, bo po prostu się nie marnuje też tyle tego korektora. I nie mamy też w tym momencie problemu z tym, że nakładamy go za dużo, bo jednak, no naprawdę, jak ja oglądam zdjęcia, ile dziewczyny korektora nakładają i ja rozumiem, że czasami są sytuacje, kiedy po prostu, no, tego korektora trzeba nałożyć więcej, bo na przykład mamy większe zasinienia, czy też, nie wiem, no, większą dolinę łez, czy coś w tym stylu, ale naprawdę w większości przypadków, jak ja patrzę na dziewczyny, to moim zdaniem nie ma potrzeby, żeby one aż tak dużo tego korektora nakładały, tak wiecie, hsiu. I to nadal jest taka tendencja. Ta tendencja jest chyba już od kilku lat właśnie na YouTubie, chyba jeszcze z czasów Shape Tape, gdzie po prostu właśnie tego korektora nakłada się tak strasznie dużo. Ja przez jakby całą sytuację z oczami, no nauczyłam się, żeby jednak tego korektora nakładać zdecydowanie mniej i po prostu delikatnie go wpracowywać, żeby jakby ta warstwa tego wszystkiego tutaj pod oczami była jak najcieńsza i tym samym jak najmniej obciążająca. I może nie zawsze jest tak, że mam w pełni zakryte cienie pod oczami, chociaż mam wrażenie, że ostatnio bardziej mi się zrobiły worki pod oczami, aniż cienie, bo jak na przykład czasami na Instagramie gdzieś widzę swoje stories i mam światło takie z góry, to właśnie widać takie bardziej worki pod oczami. Ja ogólnie takich cieni nie mam zbyt dużo. Mam taką skórę, że mi przebija troszeczkę takie zasinienie delikatne. Zresztą widziałyście, no zanim nałożyłam korektor. Ale mam wrażenie, że właśnie mam bardziej takie wypukłe mi się zrobiło. Może to jest przez, nie wiem, mniejszą ilość snu ostatnio, a może po prostu zmiany, tak? Jakby starzeję się, dobijam do 40, więc możliwe, że po prostu to się troszeczkę też zmienia. No dobra, przybliżę Was, żebyście mogły zobaczyć, jak wygląda podkład oraz korektor nałożony. Tak jak mówię, to krycie, znaczy ja też nie mam zbyt dużego problemu z tym, żeby mi było potrzebne krycie, więc moim zdaniem ono nie jest takie pełne. Raczej bym powiedziała, że takie bardziej naturalne na co dzień. Trochę jest takie świetliste delikatnie, szczególnie tutaj na moich pućkach bardziej widać, ale nie jest takie zbyt dewy, nie jest takie zbyt mocne. Więc biorę sobie teraz, pozostańmy w zbliżeniu, biorę sobie puder Too Faced Peach Perfect, wysypuję troszkę na wieczko i będziemy przypudrowywać. Trochę za dużo mi się wzięło, więc od razu rozprowadziłam zarówno przy nosie, jak i na brodzie. O. I chcę też dobrze to wpracować. Trochę poleciało mi na bluzkę, ale trudno. Na malutki pędzelek biorę też troszkę tego pudru, ale zdecydowaną większość otrzepuję. I delikatnie utrwalam właśnie korektor pod oczami. No i standardowo ulubiony pędzel, czyli duży pędzel z kolekcji Royal z Glam Shopu, której już nie ma, więc sorry, no jakby jak macie, to macie, jak nie macie, to już nic się tutaj za bardzo nie poradzi. I trochę jeszcze wpracuję tu i otrzepię ewentualny nadmiar.
Okej, okay, tym oto sposobem mamy nałożony podkład, korektor, puder. Dużo czasu nie minęło, bo tylko 10 minut, jest 8:50, no ale to jest na razie tylko baza. Ja sobie teraz pójdę wysuszyć włosy, przebiorę się, wykończę makijaż, tak więc troszkę czasu pewnie minie, zanim ja, wiecie, to wszystko okiełznam. Ale jeszcze możecie się przyjrzeć, jak wygląda właśnie podkład teraz na świeżo przypudrowany. Za każdym razem mam wrażenie, że on jakoś tak dziwnie wygląda na brodzie. Ale chyba dzisiaj jest ok. Wydaje mi się, że dzisiaj jest ok. No dobrze, więc ja w takim razie idę się ogarnąć, żeby wyglądać jak człowiek. I wrócę do Was za chwilkę. Tadam! Makijaż jest skończony. Na policzkach mam róż z Fenty Daiquiri Deep oraz rozświetlicę. I rozświetlica jest również na powiekach, na brwiach. Milion różnych kredek od Goof Proof, Benefitu, poprzez Revolution, poprzez jakieś tam jeszcze inne. Na rzęsach mam tusz High Impact Mascara, a na ustach mam po prostu pomadkę Faux z Maca, bo no i tak zaraz będę jadła śniadanie, więc ona się zmyje, więc żadnej tutaj szczególnej pomadki akurat nie nakładałam. Więc tak, ile minęło w ogóle czasu? Jest 9:16, czyli nie minęło aż tak dużo czasu. Wysuszenie włosów no troszeczkę zajęło, zresztą ja ich i tak nigdy nie suszę, tak wiecie, do całkowitego sucha. Suszę je jakby tutaj te fragmenty, które są przy twarzy i fragmenty, które są przy skórze głowy. Natomiast pozostałe, jakby pozostałą część włosów, ona jest lekko wilgotna. No bo po co? I tak będę siedziała w domu, nie potrzebuję, żeby one były tak w 100% suche, więc tylko jakby te fragmenty, które tutaj są przy twarzy, suszę, żeby jakoś tak, wiecie, ładnie wyglądały na filmie na przykład chociażby, nie? Więc dobra, zaczynamy w takim razie test. Myślę, że tak koło 9 można uznać za start testu. Jeszcze się Wam jeszcze raz przybliżę, żebyście mogły zobaczyć, jak on wygląda. No mamy już pół godziny ten podkład na twarzy, nie jest to jakoś bardzo długo, ale możecie się przyjrzeć, jak on wygląda. Ja ten podkład testowałam chyba na 6 różnych sposobów, ponieważ już jakiś czas temu go kupiłam, więc miałam czas, żeby go naprawdę dobrze sobie wypróbować, więc próbowałam go z różnymi bazami też. Więc tak, widzę się z Wami w takim razie za 5 godzin, będziecie mogły zobaczyć, jak on się zachowuje właśnie na twarzy przy takim normalnym, statecznym, spokojnym dniu. Nie planuję dzisiaj nigdzie wychodzić, więc raczej nie sądzę, żebym zakładała maseczkę i też próbuję sobie przypomnieć, czy gdzieś w tych przybitkach miałam maseczkę. Podejrzewam, że mogłam mieć, no bo jednak gdzieś tam się czasami zdarzy wyjść, natomiast ja z reguły maseczki zakładam na 10-15 minut, jak po prostu idę do sklepu. To nie jest tak, że muszę mieć maseczkę na sobie na przykład przez 2-3 godziny, więc u mnie jest troszeczkę też inaczej. No dobra, więc w takim razie zaczynamy test, zapraszam Was do oglądania, zobaczcie, jak ten podkład wygląda po 5 godzinach. 5 godzin minęło, niestety czasy, kiedy w połowie dnia mogę się z Wami widzieć przed oknem, trochę minęły, jest już po prostu zbyt szaro, zbyt ciemno i w zasadzie nic nie widać. Jest trochę przebitek, które nagrałam właśnie testując ten podkład jeszcze wcześniej, kiedy było na tyle jasno, że było cokolwiek widać, natomiast no już w tej chwili po prostu jest to mało możliwe, bo jest pochmurno, nie ma słońca, nie jest jasno, po prostu jest szaro, buro i ponuro, przynajmniej dzisiaj, więc przynajmniej w przybitkach będziecie mogły zobaczyć, jak on wygląda w świetle naturalnym, bo tak jak mówię, były dni, kiedy udawało mi się to nagrywać, natomiast no dzisiaj niestety nie. Natomiast wydaje mi się, że z daleka już też widzicie właśnie, że podkład no troszkę się wyświecił. Może nie ma jeszcze aż takiego dramatu, ja Was zbliżę do siebie. Nie ma aż takiego dramatu, to nie jest jeszcze takie świecenie, jak czasami z niektórymi podkładami się pojawiało. Natomiast nie wiem, czy będzie to widać, ale mam wrażenie właśnie, jakby tutaj na brodzie on zaczynał się ważyć. I ja starałam się przy tych przebitkach, które właśnie nagrywałam też, pokazać Wam na dosyć dużym zbliżeniu, jak ten podkład właśnie wygląda, szczególnie tu na brodzie. Bo u mnie to, co się działo z tym podkładem, działo się właśnie zazwyczaj na brodzie. Nigdzie indziej jakby nie miałam takiego problemu i też nie miałam takiego problemu w ogóle z innym podkładem. W ogóle ten podkład też widzę, że bardzo mocno się świeci na czole, ale to też jest kwestia lamp, które po prostu odbijają się od płaskiej, powiecie, światło się odbija od płaskiej powierzchni. Tak więc zapraszam Was na przybitki.
Tak jak mówię, ostrzegam, będą ekstremalne zbliżenia, ale zależało mi na tym, żebyście właśnie były w stanie zobaczyć, jak ten podkład wygląda tutaj na brodzie mojej, gdzie właśnie ja miałam wrażenie, że on po 5 godzinach już wygląda na lekko zważone, na taki, wiecie, wytrącony, pojawiają się jakieś takie dziwne kropki, nie mówiąc już o tym, jak właśnie wygląda po 10 godzinach. Trochę już uprzedzam fakty, ale chcę, żebyście zwróciły na to uwagę, bo te przebitki są dosyć długie, bo tak jak mówiłam, ja go próbowałam na chyba 6 czy 7 różnych sposobów, więc tam jest po prostu kilka minut różnych zbliżeń właśnie z różnymi pudrami, z różnymi bazami w różnym świetle i dlatego właśnie Was tak uprzedzam, jeżeli macie ochotę dokładnie się przyjrzeć, jak ten podkład u mnie wygląda, no to zapraszam Was właśnie na przebitki, a potem na podsumowanie. Dobra, słuchajcie, jest takie naciągane 10 godzin, niecałe 10 godzin, ale po prostu nie mam ochoty na nic innego, jak tylko zmyć makijaż. To jest po prostu tak straszne w tej chwili uczucie. Czuję się bardzo tłusto, brudno wręcz, tak wiecie, na zasadzie jak macie ochotę po prostu umyć twarz po całym dniu. Więc no, nie jest mi zbyt dobrze z tym podkładem i pewnie jak widziałyście na przebitkach, ogólnie ten podkład na mojej skórze niestety nie utrzymuje się zbyt dobrze. Przy 10 godzinach świecę się po prostu jak latarnia, czasami nawet już przy 5 godzinach, nie mówiąc już o tym, jak ten podkład wygląda na brodzie. Akurat powiem Wam, że w tej kombinacji nawet nie ma takiego dramatu. Ja Was trochę przybliżę, żebyście mogły zobaczyć dokładnie. Myślałam, że będzie gorzej, myślałam, że będzie tak jak przy niektórych przybitkach, gdzie faktycznie było widać, gdzie jakby już na tym sebum zaczął po prostu ten puder się tutaj tak, nie wiem, krystalizować czy coś, zaczęły się, wiecie, robić takie białe kropki, ale poza tym, że on się tak bardzo, bardzo mocno świeci, no to nie ma takiego dramatu. Rozglądam się za bigułkami matującymi, więc teraz ściągając delikatnie, bo tego sebum jest już bardzo dużo, delikatnie nadmiar.
Widzicie, jak zdejmę nadmiar sebum i będę pilnować, to w zależności od tego, jakiego pudru użyję, to jest szansa zachować na przykład ten makijaż przez cały dzień i on będzie wyglądał dobrze. No więc jak widać, ta kombinacja jest akurat taką kombinacją, która daje, powiedzmy, że okej efekt. Nie powiedziałabym, że dobry, nie powiedziałabym, że przyzwoity. Taki na zasadzie, dobra, niech będzie efekt. Bo jednak to jest podkład, który na mojej skórze nie wygląda dobrze, nie zachowuje się dobrze i muszę się nakombinować i naszukać różnych, wiecie, właśnie kombinacji różnych produktów, żeby faktycznie on dobrze wyglądał. Na przebitkach, w zasadzie tak jak sobie się przyglądałam tym przebitkom teraz przed nagraniem podsumowania, to wydaje mi się, że on chyba najlepiej się sprawdził, gdzie ja mam te... Mam, wygrzebałam bazę. Więc dwie bazy, o których mówiłam, to jest jedna, to jest The Ordinary Hyatt Hearing Silicone Primer. Jest to baza, której używam już chyba ze 2 lata, ona się pojawiała w wielu różnych testach. Jeżeli właśnie mam problem z jakimś podkładem, to używam tej bazy, żeby zobaczyć, czy ona w jakiś sposób pomoże. A druga baza to jest Revlon Photo Ready Pore Reducing Primer. Ją jakiś czas temu kupiłam na Lookfantastic, bo ja nawet nie wiem, czy ona jest gdzieś w naszych polskich drogeriach dostępna, ale tak jak mówię, jakiś czas temu już ją kupiłam, więc nawet nie sprawdzałam. I w zasadzie, jeśli chodzi o ten podkład, to te bazy zadziałały tylko w takim sensie, że on troszkę lepiej wyglądał przez cały dzień. To znaczy właśnie nie zważył się, nie zrobiło się ciastko, nie wytrącił się, nie zrobiły się takie białe kropki. Ale czy one akurat pomogły mu, nie wiem, utrzymać się lepiej na skórze w kontekście matu? Nie bardzo. Jeśli chodzi o mat, to akurat one tutaj za bardzo nie pomogły, natomiast one to też nie są bazy matujące. To są bazy po prostu takie wygładzające przed nałożeniem podkładu. W zasadzie niewiele jest baz, próbuję sobie skojarzyć, czy była jakaś baza matująca, która w ogóle w jakikolwiek sposób działała i chyba Golden Rose była taką bazą. Nie pomyślałam, mogłam ją zastosować teraz. Ale widzicie, czasami ja też nie wpadnę na jakiś pomysł. Tak więc tak, no mogłam faktycznie zastosować tą bazę i zobaczyć, czy coś by to dało, ale powiem Wam, że byłam tak mocno wręcz zniesmaczona tym, jak ten podkład wygląda na mojej skórze, że on się waży, że on właśnie wygląda tak nieładnie, że nawet nie przyszło mi do głowy po prostu zastosować bazę matującą, tylko bardziej właśnie mój umysł poszedł w kierunku bazy, która spowoduje, że ten podkład będzie dobrze wyglądał, a niekoniecznie matowo. Więc dlatego poszłam w te dwie bazy. Kto wie, może po prostu w przyszłych testach będę próbowała inne bazy, ale w tym momencie to już się robi tyle kombinacji, że po prostu głowa mała, bo nie dość, że dochodzą różne pudry, no to jeszcze w tym momencie różne bazy, tak więc będą się robić coraz bardziej skomplikowane te testy, a z kolei jak się zrobi zbyt skomplikowanie, to już się przestaje robić fajne i przestaje się robić z tego zabawa i przestaje się to robić jakby ciekawe do oglądania, to już się robi po prostu taki, wiecie, taki żmudne wręcz w pewnym sensie, więc chcę tak jakby, wiecie, zachować trochę tutaj umiar i zdrowy rozsądek. Więc powiem Wam tak, no jeśli chodzi o ten podkład, to jest taki podkład, nie wiem, chyba który będę używać do filmów, mam wrażenie, chyba że może, nie wiem, pójdzie na wyprzedaż, może zobaczę jeszcze, po prostu pomyślę, co z nim zrobić, no bo to jest podkład, który właśnie niestety przy mojej skórze nawet na pół dnia to różnie z tym bywa. Jeśli chodzi o korektor, to moim zdaniem nie jest taki zły, nie ma spektakularnego krycia. Natomiast całkiem fajnie wygląda na oczach, mało się go nabiera na aplikator, więc to też mi się podoba, że właśnie nie nakłada się go tak dużo, więc jeżeli lubimy i mamy taką tendencję, to raczej nie z tym korektorem, bo tam by trzeba było dosyć dużo ciapać, więc jakby dla mnie to jest akurat dobre, no bo ja, jak widzicie, już od jakiegoś czasu po prostu bardzo mało korektora nakładam. Tak więc tak, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o test tego podkładu. No nie powiedziałabym, że jest to bubel, chociaż na mojej skórze się nie sprawdził i mogłabym powiedzieć, że Boże Święty, jaki to jest drogi bubel i w ogóle shit totalny. No ale myślę, że są skóry, na których ten podkład może faktycznie ładnie wyglądać i pewnie będą to skóry raczej normalne. Nie wiem, czy z kolei suche, przesuszające się, bo on też nie ma takiej formuły mokrej, świetlistej, nawilżającej. On ma taką raczej, powiedziałabym, że standardową formułę, więc jeżeli Wasza skóra się jakoś tak mocno nie przytłuszcza i nie macie jakiegoś takiego dużego problemu, no to wydaje mi się, że może to być podkład, który będzie u Was dobrze wyglądał, szczególnie jeżeli dobierzecie sobie też kolor. Jak widać, ten kolor alabaster jest całkiem dobrze dobrany do mojej skóry. Ja jeszcze zobaczę, co z nim zrobię. Może wystawię go po prostu na sprzedaż, wiecie, na wyprzedaży kosmetyków. Może ktoś będzie miał ochotę skorzystać, no bo no teraz to już potrząsnęłam buteleczkę, ale widziałyście na początku, że to zużycie nie było takie duże i też tego podkładu zbyt dużo nie trzeba, żeby pokryć całą twarz, więc nawet jak go testowałam 7 razy, no to nadal tak jakby mało go zużyłam, więc pomyślę jeszcze, zobaczę właśnie nad tym, przejrzę też swoje inne podkłady i zastanowię się, czy może na przykład
zostawić go, żeby testować jakieś pudry nowe matujące, no bo ten podkład jest bardzo trudny, więc jeżeli na przykład puder by sobie z nim dobrze poradził, no to znakiem tego puder jest warty zainteresowania, więc kto wie, może to będzie taki podkład specjalnej troski właśnie do testowania pudrów. Dajcie mi znać, czy Wy na ten podkład polowałyście, czy zastanawiałyście się nad nim, czy interesował Was on, czy może właśnie na przykład zdecydowałyście się kupić na promocji ten podkład i jakie jest Wasze zdanie, jaką macie skórę, jak on się u Was sprawdza. Jeżeli jesteście zainteresowane innymi testami podkładów, to ja na tym kanale już przetestowałam ich bardzo dużo. Podzieliłam w ogóle te testy na testy drogeryjne oraz wysokopółkowe, tak więc jeżeli jesteście ciekawe właśnie którejś kategorii, to możecie zobaczyć na ekranie końcowym, znajdziecie odnośniki. Myślę, że kolejny test podkładu to będzie test Glam Shopu, bo też dużo osób jest zainteresowanych. Ja tak jak wspominałam na początku, kupiłam próbki, nie kupowałam całego opakowania, stwierdziłam, że skoro jest okazja i są zrobione próbki, to ja wolę wydać po prostu 10 zł na próbki niż 50 zł na podkład, tak więc jak się okaże, że jest to bardzo dobry podkład, to może sobie kupię po prostu cały, żeby mieć, ale przy tej ilości podkładów, jaką mam, no to kolejna butelka nie jest szczególnie mi potrzebna. A jeżeli oglądałyście ostatni haul, no to wiecie, że kupiłam też dwa podkłady Tarte, które również będę testować, a na czarnopiątkowych wyprzedażach kupiłam również podkład MACA Studio Fix. Jest to podkład, który miałam 10 lat temu, chyba tak mniej więcej, w kolorze NC15, który był dla mnie za ciemny, ale wtedy dumnie nosiłam podkład z MACA, z takim, wiecie, pięknym odcięciem. Teraz już zdecydowałam się na jaśniejszy kolor, w zasadzie sama sobie dobrałam, a tamten kolor dobrano mi w MACU, tak więc tak. Tak, też pewnie niedługo za jakiś czas, no wiecie, spokojnie to wszystko będzie trwało, pojawią się właśnie testy kolejnych podkładów. Tak więc dobra, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o test tego podkładu. Czekam na Wasze komentarze, jeżeli lubicie testy podkładów, to bardzo Was proszę o kciuka do góry, o subskrypcję mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a podobno znowu słuchajcie kolejne newsy, jeśli chodzi o YouTube i tego, jak po prostu robi na wszystkich, jest to, że odsubskrybowuje kanały i na przykład ludzie nie widzą jakichś filmów, bo się okazuje, że zostali odsubskrybowani, pomimo tego, że na przykład regularnie oglądają treści, więc takie rzeczy się teraz dzieją, więc sprawdźcie może, czy jesteście zasubskrybowane, czy macie tą subskrypcję wciśniętą, czy nie, bo jak widać po prostu nie wystarczy kiedyś zdeklarować się, że chcemy oglądać kanał i oglądać nawet filmy, bo no, nie każdy lubi interakcje, nie każdy lubi pisać komentarze i nie każdy lubi dawać kciuki do góry, ale to już też nie wystarczy, trzeba być po prostu tak aktywnym i na bieżąco sprawdzać subskrypcję, że głowa mała, że YouTube robi się po prostu coraz bardziej skomplikowany zarówno dla twórców, jak i dla oglądających. Po prostu mam wrażenie, że może oni tam w lotka, nie wiem, w ruletkę grają, albo wiecie, w lotka, faktycznie tak, maszyny losujące i wymyślają, jak tym razem będziemy uprzykrzać życie wszystkim, którzy z nas korzystają, bo naprawdę po prostu czasami się zastanawiam właśnie, jak ktoś wpada na te pomysły, ale wydaje mi się, że chyba tego nigdy nie będziemy wiedzieć i nigdy nie będziemy wiedzieć, jak działa ten osławiony algorytm, w ogóle ten twór, to po prostu prawie że jak w Matrixie. No dobra, słuchajcie, tyle mojego małego rantu na koniec, ale faktycznie, jeżeli lubicie tego typu testy, to bardzo Was proszę o kciuki do góry, o zaangażowanie. Rzadko, znaczy zawsze proszę o kciuki do góry i subskrypcję, ale rzadko tak mówię o tym, ale to się naprawdę robi po prostu coraz bardziej poważne i coraz mocniej dotyka w zasadzie wszystkich. Tak więc po prostu będzie mi bardzo miło, jeżeli wesprzecie trochę kanał właśnie takim zaangażowaniem, klikaniem, komentowaniem i tak dalej. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie i też dziękuję za to zaangażowanie, które do tej pory wykazałyście i tym osobom, które komentują, nawet właśnie uśmieszek, pozdrawiam, idę pić kawę z Tobą i tak dalej, to też się bardzo liczy, tak więc dziękuję Wam za wszystkie właśnie takie przejawy zaangażowania i tak, i tyle, i kończę już, naprawdę już kończę, dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się ciepło i do następnego filmu, na razie, pa, pa.